Witajcie. Takie dwa tematy dzisiaj poruszę, a mianowicie pierwszy będzie dotyczył tego, co to właściwie oznacza, że żona Lota stała się Supen Soli, a drugi będzie dotyczył tego, co oznacza, i tutaj właściwie już to widzicie, tak, o czym będę mówił, że Bóg szedł w supie obłoku i w supie ognia. Ok? To będzie takie ciekawe, myślę, ale zacznijmy od tego, co oznacza, że żona Lota stała się Supen Soli, bo być może niektórzy myślą, ok, to jakieś symboliczne albo coś takiego, ale nie. Istotnie to mogło tak wyglądać, jakby stała się Supen Soli. Ok? Księga Rodzaju 19, wiadomo, tutaj Pan Bóg zsyła na Sodomę i Gomorę deszcz ognia i siarki, więc jest to gniew Boży za grzech oczywiście homoseksualizmu czy tam chomiczyzmu, jak ja to mówię, tak? Tutaj chomiki chciały obcować ze sobą, wywołali Lota i rzekli do niego: gdzie tu są ci ludzie, którzy przyszli do ciebie tego wieczoru, przyprowadź ich do nas, abyśmy mogli z nimi poswawolić. Czy tam inne przykłady mówią obcować, nie? Tutaj to jest. I zobaczcie reakcję Lota, że powiedział: bracia moi, proszę was, nie dopuszczajcie się tego występku. Mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was. Postąpicie z nimi, jak wam się podoba. Czyli lepsze było, aby zgwałcili nawet córki Lota, niż aby obcowali z mężczyznami, ok? Tak poważny jest grzech homoseksualizmu. I tutaj dalej oni powiedzieli, właściwie krzyknęli: odejdź precz, i mówili: sam jest tu przybyszem i śmie nami rządzić. Jeszcze gorzej z tobą możemy postąpić niż z nimi. I rzucili się gwałtownie na tego męża, na Lota. Inni zaś przybliżyli się, aby wyważyć drzwi, czyli generalnie nic tam do nich nie dotarło. Ale przejdźmy do tematu, tak? Chociaż myślę, że to jest jasne, szczególnie w tym demonicznym miesiącu, w tym właśnie miesiącu chomików, niestety. To jest tak naprawdę miesiąc, każdy miesiąc należy do Pana Boga, ale oczywiście chomiki wywracają wszystko do góry nogami, nie? I wygląda to, jak wygląda, ale przejdźmy do tematu. Jak żona Lota i co to właściwie oznacza, że stała się Supen Soli? Zobaczcie tu. Słońce wzeszło już nad ziemią, a gdy Lot przybył do Soaru, a wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz, siarki i ognia od Pana z nieba. I tak zniszczył te miasta oraz całą okolicę wraz ze wszystkimi mieszkańcami miast, a także roślinność. Jak ktoś z was był kiedykolwiek na wulkanie, to właśnie tam dookoła wulkanu nie ma w ogóle roślin. Jest tylko, można powiedzieć, jakby się było na innej planecie, nie? Tylko taka ciemność, jeżeli chodzi o glebę, nie? Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się Supen Soli. Przejdziemy za chwilę do tego, ale przeczytam jeszcze do końca. Abraham, wstawszy rano, udał się na to miejsce, na którym przedtem stał przed Panem, i gdy spojrzał w stronę Sodomy i Gomory i na cały obszar dookoła, zobaczył unoszący się nad ziemią gęsty dym, jak gdyby z pieca, w którym topią metal. Okay? Żona Lota stała się Supen Soli. Byłem kiedyś na Pompejach, wiecie? Czy tam w Pompejach, whatever. I potem sobie to przypomniałem, jak czytałem ten tekst, że tam były takie figury, które jakby zasłaniały swoją twarz, nie? I jak zobaczycie na to, to wygląda właśnie, jakby były podobne do supu soli. Chodzi o to, że kiedyś wulkan Wezuwiusz wybuchnął i popiół
wydobył się z wulkanu i samo to, że ten popiół okrył to miasto i okrył tych ludzi, sprawiło, że oni byli martwi. Była zbyt duża temperatura, czyli popiół wulkaniczny potrafi zabić człowieka. Tak? I zobaczcie, tutaj ten gościu wygląda jak sup soli, czy gościuwa, już nawet nie wiadomo, co to jest, nie? Tutaj też mamy tego typu figury, więc wystarczyło, że popiół kogoś okrył wtedy i tak to właśnie wyglądało, no nie? I teraz tak, ja tu sobie wpisywałem człowiek pokryty popiołem i tak dalej, ale chciałem wam pokazać jeszcze wieliczka, jak wygląda w wieliczce. Też kiedyś byłem jako dziecko, w tej chwili bym tego miejsca pewnie nie poznał, jakbym tam wszedł, bo jak widać wszystko jest tak odnowione. Zupełnie inaczej to wygląda, niż wyglądało kiedyś. Ja pamiętam, jak kiedyś tam byłem, to kompletnie nie było tych świateł i tak dalej. Na pewno ciekawe miejsce do zwiedzenia dla turystów. Ale właśnie, jak wygląda sól, jeżeli nie jest taka, wiecie, sypka, jak my ją mamy, nie? No to tutaj mamy takie... Zobaczcie, jakby to... O, tak wyglądają supy soli, nie? To można powiedzieć, że się świeci. No tutaj, jeżeli chodzi o to, to już tutaj to się nie świeciło, ale chodzi o to, że podobny kolor, nie? I tak to właśnie wyglądało, że jak to było na świeżo. Jak żona Lota na świeżo była pokryta tym popiołem, nie? To w tym momencie stała się supem soli, tak? Tak właśnie wyglądała. Ok? Więc myślę, że ta kwestia jest jasna. Mówię wam to jako taką ciekawostkę, ok? Bo zobaczcie, sól mamy sypką i my sobie nie zdajemy sprawy, jak wygląda sup soli, nie? Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że solimy tam jakieś frytki, kanapki, whatever. I po prostu mamy tą sól, tak? Ale jak sól wygląda w ten sposób, no to już mamy obraz tego, jak mogła wyglądać żona Lota, nie? Tak samo popiół jest sypki, a jak okrył, powiedzmy, tych ludzi, nie? No to też wyglądali inaczej, tak? Tutaj mamy popiół. Dobrze, ale przejdźmy teraz do kwestii drugiej, bo mam nadzieję, że ta kwestia jest jasna, tak? Że jeszcze raz przeczytam. Żona Lota, która szła za nim, obejrzała się i stała się supem soli. Nie chodzi o to, że tak ją zatkało, zgasiło, mówiąc kolokwialnie, czy tam symbolicznie, czy tam młodzieżowo, whatever, że stała się supem soli, nie? Tylko popiół ją okrył i wyglądała, jakby istotnie była supem soli, tak? Poprzez to, że ją popiół okrył i w tym momencie zginęła, tak? Bo ten popiół, wiadomo, był taki gorący, że nie przeżyła tego. Jak poczytacie sobie o Pompejach, nie? Właściwie tu można wyszukać Pompeje. No to w tym momencie też właśnie można poczytać, że popiół wulkaniczny. Okej, historia, miasto, bla, bla, bla. Pompeje tam stały i tak dalej. Wiecie co? Aha, tutaj zagłada trzęsień ziemi. Dobra, sami to poczytajcie, nie? Generalnie chodzi o to, że popiół okrył to miasto, nie? I dlatego ono zostało zgładzone. I teraz przejdźmy na ciekawy też temat, drugi temat. Nie wiem, jak to zmieszczę w tytule, te dwa tematy, ale chciałem to połączyć, bo to dwie takie ciekawostki, więc uznałem, że nie będę to na dwa oddzielne filmiki oddzielał. Księga Wyjścia 13.
21. A Pan szedł przed nimi podczas dnia jako słup obłoku, nie? I tutaj już widzieliśmy na początku tego materiału, jak pokazywałem ten urywek. Powiesz Macieju, to tornado, a nie słup obłoku. Za chwilę do tego przyjdziemy. By ich prowadzić drogą, podczas nocy zaś jako słup ognia, aby im świecić, żeby mogli iść we dnie i w nocy. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku we dnie, ani słup ognia w nocy. I teraz pytanie, Macieju, skąd wiesz, że tornado to słup obłoku? Wiecie, kiedy mi to przyszło na myśl? Kiedy oglądając ten filmik, zobaczyłem tornado ogniste. To wtedy zobaczyłem, że hej, to jest jak ten słup ognia, nie? To jest jak słup ognia. Wybaczcie, bo tu reklama, ale już się kończy. Zobaczcie, to wygląda jak słup ognia. Czy nie mógł Bóg w tym słupie ognia iść? Ja myślę, że mógł. Definitywnie. Bo to było majestatyczne, nie? Posłuchajmy chwilę, co ten gościu tutaj mówi na ten temat, bo to też można powiedzieć, takie ciekawe jest. Tylko dam lekko głośniej. Jednym z najbardziej przerażających i najbardziej działających na wyobraźnię rodzajów tornad jest tornado ogniste. Czy też wir ognisty. Okej, okay, co do nazewnictwa. Tornado ogniste albo wir ognisty. A Biblia to określa słupem ognia. Okej? Okay? A zobaczcie, w ogóle to jest ciekawe, bo przeszedłem teraz do supu soli, tak? Mówiliśmy o supie soli, a teraz mówimy o supie ognia. Ja nawet nie planowałem, że to będziemy mówić o supach, nie? Bo tak nie pomyślałem o tym. Teraz mi to przyszło na myśl takie ciekawe, nie? Zobaczcie, mam sup ognia, sup obłoku i sup soli, nie? I w tej chwili mówimy o supie ognia. I Bóg szedł w tym supie ognia widocznie w taki sposób, aby nikt nie był wciągnięty w ten wir, nie? Widocznie była zachowana jakaś odległość, ale widzieli majestat Pana Boga w tym wszystkim i mieli taką bojaźń przed Nim. Oczywiście do pewnego stopnia, bo i tak grzeszyli wobec Niego, nie? Ale widzimy, że mieli bojaźń. Nawet jak Mojżesz dawał przykazanie, nie? No to mówili do Mojżesza, mów ty z nami, a nie Bóg, żebyśmy nie pomarli, nie? Jest to w 20 rozdziale. No możemy do tego tak w wielkim skrócie przejść, nie? Mojżesz zbliżył się do ciemnego obłoku, którym był Bóg. Aha, tutaj, po daniu tych przykazań. Wtedy cały lud, słysząc grzmoty i błyskawice oraz głos trąby i widząc górę dymiącą, przeląkł się i drżał. I stał z daleka. Czyli też pewnie była odległość w momencie, kiedy szli za tym słupem obłoku, no bo to też huragan, nie? I słupem ognia. I mówi do Mojżesza, mów ty z nami, a my będziemy cię słuchać, ale Bóg niech nie przemawia do nas, abyśmy nie pomarli. Okej? Okay? Mojżesz rzekł do ludu, nie bójcie się, Bóg przybył po to, aby was doświadczyć do bojaźni przed sobą, żebyście nie grzeszyli. Czyli miała w nich być bojaźń Boża, tak? Ale jednocześnie mieli się nie bać tego, że pomrą, nie? Bo bojaźń Boża jest początkiem mądrości, to jest bojaźń taka, że owszem, mamy bać się Boga, ale też nie w ten sposób, że Boże, nie zabijaj mnie i tak dalej, nie? Dobrze, i słuchajmy dalej. W istocie nie jest to typowe tornado, lecz po prostu wir dymu, powietrza i ognia. Ognisty lej nie sięga do podstawy chmur, a zatem nie mieści się w definicji typowego tornada. Mechanizm działa... Ale może mieścić się w definicji słupu ognia, ok? Jak takie coś widzimy, to definitywnie można to sobie skojarzyć, że Bóg tak szedł, nie? W ten sposób.
działania wiry ognistego jest jednak ten sam, co w przypadku typowego tornada, z tym, że tutaj gorące masy powietrza wytwarzane są przez sam ogień. Zderzając się z zimnym powietrzem, powodują powstanie wiru. Zdarza się, że nawet ogniska czy małe pożary mogą generować takie ogniste tornada, ale prawdziwie niszczycielskie tornada ogniste generują dopiero potężne pożary lasów czy też całych miast, zapalając wszystko na swojej drodze. Iście katastroficzna wizja, ale jak za chwilę się przekonacie, wcale nie jest wyssana z palca. Pożar jest siłą napędową tornada ognistego. No nie? I słup obłoku? To moim zdaniem było tornado, po prostu tornado. Ziemi widać wyraźnie przeciwny do ruchu wskazówek zegara kierunek obrotu. Sama nazwa mówi, również leży na tej samej półkuli co Europa. Natomiast czy mamy tu do czynienia z rasowym tornadem, czy tylko... Zauważcie, że najwięcej tornad jest w Ameryce, nie? Więc to też ciekawie pokazuje. To znaczy najwięcej, nie wiem czy najwięcej, ale bardzo dużo, nie będę mówił, że najwięcej. Ale bardzo dużo jest w Ameryce i to też nam pokazuje właśnie, że może właśnie z powodu, że tam jest aż tak rozprzestrzeniony ten homicyzm, nie? To też gniew Boży się tam wylewa, nie? Ale właśnie ludzie się zastanawiają, czemu na Amerykę nie spada gniew Boży, tam tyle tego zła i tak dalej, ale nie dostrzegają, że są te huragany i tak dalej, a bardzo dużo jest tych huraganów, nie? Tak to właśnie wygląda, więc jak Mojżesz szedł w słupie obłoku, to właśnie szedł jako huragan, nie? I aby wam to potwierdzić, i w słupie ognia to szedł jako huragan ognisty. I aby wam to jeszcze potwierdzić, że Bóg może w ten sposób iść, to przejdźmy do księgi Nachuma. Tam na początku jest napisane, że droga jego, czyli Pana Boga, jest w wichrze, nie? Czyli w tym wichrze, w tym tornadzie Bóg może się poruszać. Za zwyrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan. Mścicielem jest Pan i władcą pełnym gniewu. Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. Pan jest cierpliwy, ale i potężny siłą, a oczyszczając nikogo nie zostawia bez kary. Wśród burzy i wichru jego droga. Okay? A chmury pyłem nóg jego. Tu jest pokazane, że to jest gniew Boży, nie? Że tornada i tak dalej to symbolizują gniew Boży, nie? Gdzieś był taki filmik, jak jechali, nie wiem czy to tutaj pokazywali, jechali tam jakimś busem czy coś, nie? I tam krzyczeli, mamo, ja się boję i tak dalej, nie? Także tego typu rzeczy są naprawdę przerażające, nie? Także tak to wygląda, nie? I ktoś by mógł pytać, jak Abraham, Boże, czy zniszczysz, pozwól, że zapytam, czy zniszczysz sprawiedliwych tym wichrem, mimo tego, że nie tylko są chomiki przecież w Ameryce, nie? Bóg by powiedział, nie zniszczę ze względu na sprawiedliwych. Jakby było 10, powiedzmy, tylko problem w tym, że wszyscy zgrzeszyli, nie? I dlatego jedyny powód, dla którego Bóg okazał łaskę Lotowi i jego właśnie rodzinie, żona nie przeżyła, nie? Jest przez wzgląd na Abrahama. Okej? Okay? Bóg obiecał Abrahamowi, dał mu obietnicę i ją spełnił, ok? No dobrze, myślę, że... Aha, jeszcze jedna kwestia, bo Jankowski mówił, to też takie ciekawe, nie? Uciekajcie z miast, on tak często o tym mówi, nie?
że uciekajcie w górę i tak dalej, a zobaczcie, że Lot uciekł właśnie do małego miasta. Z miasta do miasta, można powiedzieć, nie? Wyjdźcie z tego miasta, bo Pan ma je zniszczyć. I jeżeli chodzi o Lota, to powiedział, oto jest tu w pobliżu miasto, do którego mógłbym uciec, a choć jest ono małe, małe, w nim znajdę schronienie. Czyż nie jest ono małe, ja zaś będę mógł ocalić życie. Odpowiedział mu, przychylam się i do twojej prośby, nie zniszczę więc miasta, o którym mówisz. Nie? Czyli po prostu jak Bóg ma kogoś uratować, to uratuje bez względu na to, czy jest w mieście, czy na polu, whatever. Nie? To nie ma znaczenia. Więc jak Jankowski ucieka z miasta, a mimo to żyje w grzechu, w zwiedzeniu, to tak czy owak gniew Boży go dopadnie, nigdzie przed Bogiem nie ucieknie, tak? Poza tym tyle mówię o tych atomówkach, nie? I co, myśli, że ucieknie z miasta i atomówka go nie dosięgnie? To jest taka głupota, a ludzie mu w to wierzą, nie? No nie będę już odbiegał od tematu, tak w skrócie wam chciałem to pokazać, nie? Mam nadzieję, że jest to jasne. Dajcie znać, czy faktycznie można to tak widzieć, że ktoś stał się super soli, to mógł tak wyglądać, nie? Tutaj widzimy w pozycji siedzącej tego gościa, ale generalnie mógł, jakby na stojąco był okryty popiołem, to naprawdę mógł wyglądać jak ten sup soli, nie? Będąc okryty popiołem. Także myślę, że tak to wygląda i jeżeli chodzi o huragany, to my używamy tego słowa huragan, natomiast jeżeli zobaczmy, jakby to było huragan, etymologia słowa. Huragan wywodzi się języka rdzennych mieszkańców Ameryki, Tainów, zwrotem huragan opisywali złego ducha wiatru. Okej, okay. Francuski. No, zjawisko silnego wiatru, nie? Chodziło mi o to, aby sprawdzić, czy huragan to, wiecie, mogłyby być podobne słowa, jak powiedzmy ten. Ale już myślę, że można by było zakończyć materiał. Podobne słowa jak powiedzmy ten sup obłoku, nie? Ale widzimy, że można zamiennie tego używać. W Biblii nie mamy użytego słowa huragan po prostu, nie? A wiadomo, że także mogłoby być definitywnie użyte. I to nie tylko w tym wersecie, nie? No dobrze, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam.